Witam, nazywam się Tomasz Kot, a mój kanał to Brak Harmonii. Dżembe to jeden z najstarszych instrumentów perkusyjnych, pochodzi z Afryki. Europejczycy i Polacy są zachwyceni jego brzmieniem. Wiele osób chce na nim grać i tutaj pojawia się pytanie, jaki kupić, jaki wybrać. Jeśli chcemy grać na tym instrumencie, pytamy się o dżembe. Nie pytamy się o bongosy, bo bongosy to zupełnie inny instrument. Pierwszym pytaniem, jakie sobie zadajemy, jest gdzie kupić taki instrument. Zasadniczo do wyboru mamy dwie opcje. Albo to jest internet, albo to jest sklep muzyczny. Ja osobiście polecam sklep muzyczny, ponieważ mamy szansę zobaczyć dany instrument, sprawdzić czy nam leży, czy walory dźwiękowe nam pasują. Przykładowo moja dżemba jest wykonywana ręcznie. Dlatego nawet te same rozmiary nieco różnią się dźwiękiem. Dzisiaj skonfrontujemy sobie dwa instrumenty. Pierwszy, który kupiłem na Allegro za około 150 zł, gdy zaczynałem swoją grę, czyli jakieś 6-7 lat temu. I drugi, który kupiłem w 2014 za około 500 zł, na którą gramy dzisiaj. Pierwszą ważną rzeczą, która powinna nam się rzucić w oczy, jest membrana. W tym dżembe widać, że membrana jest sztuczna, wytworzona syntetycznie. Jest cała biała, bez żadnych przebarwień. Nie spełnia moich oczekiwań względem tego instrumentu. Natomiast w tym instrumencie widać, że ta skóra to była kiedyś koza, która biegała po Afryce. Dawniej Afrykańczycy właśnie dżembe produkowali ze skóry koziej. To jest właśnie skóra kozia. Bardzo łatwo można to poznać, czy skóra jest prawdziwa, czy syntetyczna. Pierwsza rzecz, no to wiadomo, że są jakieś przebarwienia, jak to na skórze. No i gdy kupujemy taki instrument nowy, to w większości jeszcze są włosy na nim. Gdy zejdziemy trochę niżej, zobaczymy sznurek i metalową obręcz. Jak widać w takich instrumentach robionych fabrycznie, ten sznurek i obręcz jest niskiej klasy, przez co walory brzmieniowe są oczywiście również niższe. I co najważniejsze, jest problem z nastrojeniem tego instrumentu. Nie można go tak po prostu nastroić, co według mnie jest wielkim minusem. Natomiast w tym instrumencie widać, że splot jest porządniejszy, wyższej klasy, bardziej solidny. Tych sznurków jest więcej, są w mniejszych odstępach, przez co lepiej naciągają tą membranę. I co bardzo ważne, mamy dodatkowy sznurek, tutaj zwykle związywany, tutaj, dzięki któremu możemy dostroić nasz instrument, jak nam się tylko podoba. Na rynku możemy znaleźć coraz częściej instrumenty z metalowymi naciągami, strojonymi kluczem. Natomiast ja wolę właśnie tradycyjne strojenie. Jest to dla mnie lepsze pod względem dźwiękowym. I właśnie zachęcam do kupowania instrumentów, które możemy sami nastroić. Na początku jest to trochę problematyczne, ale potem jest to jak wiązanie butów, bardzo proste. Ponieważ ten instrument brzmi jak nasz instrument, możemy stworzyć coś charakterystycznego, a nie brzmi tak jak tysiące innych instrumentów. Kolejnym elementem budowy dżembe jest kielich. Jak widać w tym instrumencie korpus jest bardzo cienki, co za tym idzie, jest bardzo łamliwy. Natomiast w tym instrumencie widzimy, że jest bardzo solidny, zrobiony z prawdziwego afrykańskiego drzewa. Jest bardzo twardy i bardzo łatwo można poznać, który instrument jest naprawdę afrykański, a który jest jak ten na przykład indonezyjski. Otóż na instrumentach zwykle są tutaj takie różne symbole i na przykład można znaleźć ich znaczenie w internecie. Ten symbol to jest stop niewolnictwu. Natomiast ten symbol oznacza surowych rodziców. To jest kurza noga. Właśnie kura wysiaduje swoje jajka, naciska na nie, ale nie zgniata ich. To właśnie jest symbol surowych rodziców, więc to taka ciekawostka. Przypatrzmy się teraz korpusowi od wewnętrznej strony.
Tutaj niestety widać jeszcze trochę takerów, ponieważ kiedyś mi spadł i no, roztrzaskał się. No ale tutaj widzimy dokładnie ślady, jak maszyna jechała i drążyła drewno, więc mamy pewność, że jest to instrument zrobiony masowo i mechanicznie. Natomiast w tym instrumencie widzimy tutaj jeszcze sęki drewna, z którego jest zrobiony, i widzimy ślady po specjalnej siekierze, która służy do drążenia właśnie takich drzew. Więc mamy pewność, że jest to praca człowieka i że żadna maszyna nie robiła tego instrumentu. Teraz porównamy sobie brzmienie danych instrumentów. Zacznijmy od tego. Podstawowe dźwięki, jakie mamy. Od razu widzimy, że bas jest tutaj bardzo słaby, nie kształtuje się w odpowiedni sposób, a obręczy, która powinna mieć charakterystyczne wysokie brzmienie, praktycznie nie słychać. Spróbujmy zagrać coś na takim instrumencie. Jak widać, no może na początek będzie to ok, ale mnie na przykład ten dźwięk nie satysfakcjonuje. Zobaczmy teraz ten instrument. Od razu widzimy, że dźwięk lepiej się kształtuje poprzez lepszą konstrukcję kielicha, poprzez lepsze naciągi i oczywiście lepszą skórę. Od razu słyszymy tutaj charakterystyczną obręcz i zagrajmy teraz coś podobnego na tym instrumencie. Jak sami usłyszeliśmy, oczywiście lepiej kupić instrument, który jest zrobiony porządniej, który jest lepiej wykonany, niż oszczędzać na czymś takim. Jeśli dla kogoś taki instrument jest za duży, oczywiście można znaleźć mniejsze wersje, są różne rozmiary, które oczywiście różnią się też brzmieniem i głośnością. Dlatego nie powinniśmy znowu kupować za dużych, bo możemy zagłuszyć cały nasz zespół i nie dać spać sąsiadom.